No halo, dzień dobry Państwu, witamy wszystkich bardzo serdecznie z Lillehammer, z podskoczni, może chcesz powiedzieć nazwę? Nie pamiętam. Lisgardsbachen. Lisgardsbachen. Lisgardsbachen, skoczna tutaj w Lillehammer. To drugi etap tegorocznego Pucharu Mediamundu. Przed nami dwa konkursy na tym obiekcie oraz w niedzielę jeden na konkursie mniejszym. W ten piątkowy wieczór witają się z Państwem Apolonii Szkot i Marek Rudziński, proszę Państwa. Kolejna rywalizacja w systemie KO. Poprzednio zdecydowanie wygrał Finn Riku Pika Antalainen. Dzisiaj kolejny konkurs, proszę Państwa, w kwalifikacjach. Najlepszy okazał się Jomat, który będzie się mierzył z Darana Pierrem Alligatorem. Kto wygra, pana? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ciężko powiedzieć. W drugiej parze, w drugiej kwalifikacjach był Juho Kutanen. Bardzo dobry występ Fina. Fenix Starotsen trzeci, Vogt czwarty. Najlepszy z Polaków Janusz Wietrzybalkon dopiero na miejscu 13. Też na przykład świetny występ zanotował Łotysz Woldemar Smelbardi z 15 lokata. Pozostali Polacy tym razem dużo słabiej. Mikołaj Jarosław dopiero 31. 28 Wojtek Becker i Adam Bykmaszew 27. Znaczy na początku będziemy mieli tych dobrych, tych takich polskich par sporo. No, jak oceniasz szansę Polaków w dniu dzisiejszym? Adam, myślę, że raczej dzisiaj punktów też nie zdobędzie, no bo nie jest w takiej formie. Nawet chyba gdyby był w formie, to ciężko by było z Tomasem Jessonenem wygrać. Jessonen ostatnio punktów nie zdobył. Ciężką parę ma Wojtek Becker z Reitzigerwinim. No, a Mikołaj Jarosław też, to może być ciężka walka z Jakubem Bilakiem. Miejmy nadzieję, że skoczy tak samo jak Lachti. To nie będzie proste. Janusz Wietrzybalkon natomiast w parze z Demirem Ajberkiem, no w tej parze raczej, no chyba Polacy powinni, tę parę Polak powinien wygrać. Przynajmniej tę parę powinniśmy mieć bez problemu, proszę Państwa. Najciekawiej zapowiadających się par, no to szczerze powiedziawszy, ciężko powiedzieć, co to będzie najciekawsze. Na przykład ciekawa para jest Stan Swister i Frigorifico. Dwóch zawodników nie rewelacji, Jansen Butansu i Muche Harata. Tu jest ciekawe. Becker Saminorej. Widzisz coś takiego ciekawego? Myślę, że takie pary z dosyć wyklarowanym zwycięzcą już. No to wyklaruj mi Wigmowi Kolekan Stałen i Arne Karnerel. A więc proszę Państwa, pierwszy pojedynek Wigmowi Kolekan Stałen kontra Arne Karnerel. Dzisiaj tak nieczęsto odbywają się konkursy w Mediamondzie wieczorami, no a dzisiaj mamy tylko okazję, ten piątkowy wieczór. Wigmowi Kolekan Stałen rozpoczyna. No i zaczął od spóźnienia tego skoku na progu, ale skok dobry, ponad 125 metrów. Wyciągnął Wimowi Kolekan Stałen z tego skoku sporo i mamy Estończyka na prowadzeniu w dniu dzisiejszym. Estończyk 125,5 metra, 119,5 jego noty i jest na prowadzeniu. Arne Karnerel, nie będziemy się powtarzać, że tutaj ta jego pozycja w kadrze nie jest najmocniejsza, aczkolwiek no, ten sezon na pewno przeskacze. Zobaczymy, jak mu z tego wyjdzie. Oj, będzie dobry skok, ponad 130 metrów, spokojnie, w granicach hill size nawet. No, 135,5 metra, znacznie lepiej niż w serii treningowej, po 19,5 i 20 noty dziś sędziowie z Francji, Włoch, Czech, Stanów Zjednoczonych i Japonii. I zobaczmy, Arne Karnerel. I nie tylko ja mam problem. Nie, Arne Karnerel. Karnerel, jak Karnerel.
stawał. Podobnie trochę. No, podobnie. I Arne Karneral w taki sposób walczył tutaj ze skocznią. I można powiedzieć, że tę walkę wygrał nie tylko z Lekanstalenem, ale i z tym samym obiektem Lysgard z Baken. A to już tak Norwek nie bądź. Norwek. No to wysoki 19,5, 2 razy 21, ale ten skok raczej nie pozwoli mu walczyć dzisiaj o podium. No raczej nie, raczej nie. Chociaż dziesiątka jest jak najbardziej możliwa. Bastian Szoriara kontra Stanisław Ostapczuk. Ostapczuk zupełnie dobrze w kwalifikacjach. 23 lokata. Bastian Szoriara trochę słabiej, ale to para raczej ze wskazaniem na Austriaka. Dobrze na progu to wygląda naprawdę u Szoriary. Troszeczkę niespokojnie w powietrzu, ale dobry skok. Dobry skok. Daleko. 133,5 metra. No, ty mogły być lepsze, aczkolwiek po 18,5 i 19 nie jest źle. 133,5 druga lokata. 134,9 to jest jego nota. Jest no wyraźnie za Arne Karneralem o 5,6. Stanisław Ostapczuk. Ostapczuk czy Szoriara? No, Ostapczuk nie ma łatwego zadania. Zobaczmy, co sobie poradzi Kazach. Ma dobre, są dzisiaj naprawdę dobre warunki. Sprzyjają dalekim skokom, no ale Ostapczuk najkrótszy skok 100, dzisiaj. 121,5 metra. Jak do tej pory? To nie był najlepszy skok reprezentanta Kazachstanu. Więc Ostapczuk dzisiaj znowu bez punktów. No, nie tak prosto będzie już tym sobie te punkty zdobywać. Stanisław Ostapczuk, myślę, że szansy szczęśliwie przegranych tak skutki nie ma. Adam Bykmaszer kontra Tuomas Jessonen. No i tutaj chcielibyśmy, żeby Adam skoczył fenomenalnie i daleko. Zaskoczył nas Mikołaj Jarosław ostatnio, może Adam Bykmaszer się nam zaskoczył. Oj, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie. Spodziewam tego. Adam Bykmaszer jest już na rozbiegu. W barwach takiego, w takich milenijnych barwach można powiedzieć. I zobaczmy, Adam Bykmaszer. No dawaj, Adam. Ależ to świetnie wygląda, na progu naprawdę wysoko leci Polak. No, no! I dobrze, dobrze, ponad proszę 130. Bardzo, bardzo ładny skok Adam Bykmaszer. 131 metrów. No proszę bardzo, jak chce, to potrafi jednak ten chłopak skoczyć. A nie tylko siedzieć i siedzieć. No, Adam Bykmaszer, bardzo dobry skok. Widzimy oto Adam Bykmaszer. Ale obawiam się, że to może być za mało jednak na Fina. 131 metrów, ale są jednak dobre warunki. No właśnie, to jest tak, ale może jako lucky loser. Jako lucky loser może być. Może być, ale nie na pewno. Tuomas Jessonen, no. Panie Tuomasie, tak, dajmy punkty Polakowi. No i spóźnił skok. No i zobaczmy, są szanse dla Adama, ale leci dobrze, leci świetnie w powietrzu, no to je. Wygląda. No i właśnie. 134 metry. No, po 19,5 i 19 noty. Drugie miejsce ma Tuomas Jessonen. Nie chciał dać Polakowi punktu. Chociaż jak się wybił, to myślałem, że chce. A już następna para, zobacz, jak to szybko puścili. Wojtek Becker kontra Bondewin Rajcigerbini. Wojtek Becker, brązowy medal, trzecie miejsce w Lahti. No i teraz, oby było podobnie. Wojtek Becker, To może być słabo. No i co? I co? I te Lahti to taki jednorazowy wyskok. Ajej, co się stało? Co się stało z Wojtkiem Beckerem? Przecież raptem 5 dni minęło od konkursu w Lahti. A się wydaje jakby 3. Szybko to zleciało. No, ale spóźnił. Spóźnił skok, a potem już w powietrzu. Nie miał tutaj żadnych większych możliwości, żeby wyciągnąć ten skok na jakąś taką sensowną odległość. To nie jest to odległość kompromitująca oczywiście, no ale chluby też nie. Na Holendra to może być jednak za mało. Niewiele ponad 125 metrów. A nawet trudno. Niskie noty, tylko 3,18. Słabo. I Wojtek Becker tylko przed Ostapczukiem. Dzisiaj Adam Bykmaszer lepiej. Ci Polacy zaskakujący skaczą, bo Bondewin Rajcigerbini, myślę, że to po wyjściu z progu będzie dobra. 125 metrów potrzeba, bo tam dobry stopek nota wystarczy. Jak będą dobre noty, powinno wystarczyć i wystarczy. No i chyba wystarczy i chyba będą punkty dla Holendra. Tak jest. Ale niewiele dalej.
127 metrów. No, gdyby się Wojtek postarał w tym pierwszym swoim skoku, no, byłby na pewno w drugiej serii. Tak. Bo skok Holendra nie jest rewelacyjny. Nie. Adam Bykmaszer nadal najlepszym szczęśliwym przegranym. No więc powiedzmy sobie szczerze, marne są szanse Wojtka Beckera, żeby być tym lucky loserem. Już teraz jest trzeci, no a jeszcze tych kandydatów parę będzie. Na przykład z pary Szlu Merkel, Mikołaj Jarosław Debilak, miejmy nadzieję, Butan Suharata, Becker Saminore, Swister Rifiko. Chyba Wojtka dzisiaj nie będzie. No, ale poczekajmy, nie uprzedzajmy faktu. Stan Swister i Frigo Rifiko. Kto tutaj? No nie wiem, po tych ostatnich wyczynach Stana Swistera to graczy bym na niego nie postawił. Błysnął nam w tej planicy i jakby przygasł, no ale poczekajmy. Widzimy znowu te charakterystyczne takie przyruchy, ale będzie dobry skok. Dobry skok! 130 metrów. Dobry skok. Niziutkie, no to jest 17, no to razy 17,5. No jak myślisz, dlaczego on tak się macha? Ja nie mam pojęcia, w sumie trzeba by było go zapytać. Trzeba by go zapytać. W najbliższej okazji. O, że powiedziawszy, można by z nim dwa słowa zamienić któregoś dnia. Wybrać się do niego w odwiedziny. Przy tym, jako że mamy teraz ten długi weekend, to można z nim dwa słowa zamienić. Można. Stan Swister na miejscu piątym. W każdym bądź razie, gdyby nawet parę przegrał, no to będzie za Adamem Bykmaszerem, który wciąż jest najlepszym szczęśliwym przegranym obecnie na miejscu czwartym. Teraz Frigo Rifiko. Dobrze się spisuje ten zawodnik na początku sezonu. Świetnie skakał w drużynówce. Co prawda był tylko jeden skok, ale naprawdę dobry. No i co pokaże? Szwajcar. Chyba to wygra. Chyba wygra tą parę. Tak jest! 133,5. Dobry skok. O 19 noty. 18,5 dał tylko Czech. No i proszę bardzo, Szwajcar dzisiaj zdobędzie kolejne punkty. A więc naprawdę można go chwalić. Wydawało się, że Szwajcarzy tutaj po tym, jakim wypadł ten młody Greg Amman, to nie będą mieli czym zastąpić tej dziury. Nie będą mieli co tam wepchać. A jednak wepchali tego Frigo Rifiko, który tak jak mówił ostatnio Martin jest ten mniejszy, że on prywatnie jeździ tirami. No, a potem tempo. Ciekawe rzeczy się ostatnio dowiedzieliśmy. Tak. O zawodniku. Tak. Arne Karneral na prowadzeniu, Tuomas Jesonen drugi, Frigo Rifiko jest trzeci. A teraz ciekawa para, Jack Schlu kontra Mario Merkel. Ciężko powiedzieć, kto tutaj wygra. Jack Schlu troszeczkę tutaj poniżej oczekiwań się spisuje. Bez punktów w Lahti. Teraz też dopiero 30 w kwalifikacjach. Skok będzie nie najgorszy, ale zawsze to w drugiej fazie. 120. No, znowu słabo i znowu może być druga seria bez Amerykanina. No, ale ten takie robił pozytywne wrażenie. Tak go zapowiadano, że taka potęga będzie. Tymczasem Jack Schlu teraz wyraźnie jest ostatni. 3,9 jest nawet za Stanisławem Ostapczukiem. No. Jack Schlu bez szans na drugą serię, moim zdaniem. No chyba, że Merkel skoczy jeszcze gorzej. A Mario Merkel, no co by o nim nie powiedzieć, to potrafi. Poczekajmy. Wydaje mi się, że nie, ale poczekajmy. No nie. Oj, wygra to. Wygra tą parę z też nierewelacyjnym skokiem, ale wygra. Wygra, no wyraźnie. 129,5 metra. Noty dobre po 19 i 18,5. I Mario Merkel teraz leci na miejsce szóste. Nie wiem, był to powalający skok, ale dla niego... Mimo wszystko to jest sukces, wygrywa z Amerykaninem i będziemy go oglądać w serii drugiej. No i teraz ta sensacja z Salpauserki, Mikołaj Jarosław. Czy to nie będzie jednorazowo? Zobaczymy, co widzieliśmy, co się stało z Wojtkiem Beckerem. Wojtek chyba szans na awans do drugiej serii też nie ma. Tylko 125 metrów w pierwszej serii. Będzie ciężko. Mikołaj Jarosław. Trudnego ma rywala, naprawdę. No i ruszył Mikołaj Jarosław. Oj, dobrze wygląda, ale tu z drobnymi błędami w powietrzu i skok ponad albo w granicach 130 metrów. 130. No. Nie wiem, czy to starczy na lucky losera. Też nie wiem, bo już mamy dwóch czy trzech skoczków tych szczęśliwych przegranych. Z odległości 130 metrową. Zobaczymy, jak to wygląda
odniesieniu do pozostałych, szósta lokata chyba będzie za Adamem Bykmaszerem. Zmienia to się tutaj w naszej kadrze, w kalejdoskopie. Jeszcze 5 dni temu zachwycaliśmy się Mikołajem Jarosławem, teraz będziemy drżeć o to, czy się pojawił w drugiej serii. No... Czekaj, podchodzi do lądowania. Znaczy, dobrze wylądował, ale ma to na tylko... ciekawe bandy reklamowe. Te na bandy. Tak. No, właśnie to jest dziwne, że Birok skacze i się reklamuje również. No ale, no, skoro nie jest to zakazane, no to dlaczego już by nie? Szóste miejsce Mikołaj Jarosław. Tuż, tuż za Adamem Bykmaszerem o 3 i 3. O 3 i 3. Adam Bykmaszer, Mikołaj Jarosław, 5, 6 miejsce, Wojtek Becker, 11. Jaka debilak? Jaka będzie odpowiedź reprezentanta Słowenii? Obawiam się, że to może być odpowiedź na trochę wyższy. Oj, świetnie wygląda to po wyjściu z czołgu. Czyżby debilak miał objąć prowadzenie, tak? Tak 138 jest. I pół i świetne noty. No, 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 proszę państwa, a więc mamy nowego lidera, i lidera, który tutaj może troszeczkę tym liderem jeszcze pozostać. Bardzo dobry skok. Oto jak tutaj walczył. Jaka debilak. Leszci. Norwegowie, ujęcia mają całkiem przyjemne. Po nocach im się chciało, tak nie da się robić. Spokojny lot, bardzo spokojny lot reprezentanta Słowenii i ładnie wylądowany. Choć troszeczkę tam ta lewa noga mu się ugięła, troszeczkę przysiadł, ale 138,5 metra to jest w tym momencie no, najlepsza próba. I debilak na prowadzeniu. Jack Shlu już się pożegnał z drugą serią. A Mikołaj Jarosław, Adam Bykmaszer otwierają listę tych, którzy są szczęśliwymi przegranymi. Obaj jakieś szanse mają, moim zdaniem. Niko Polichronidis kontra Kobekowi. Jak nieobliczalny, potrafi skoczyć dobrze. Czy to będzie ten skok pierwszej serii? No, dobry skok. Chyba krócej niż nasi, tak. 126. Dalej niż Wojtek Becker. Dalej niż Becker. I no tu po 19,5 on będzie przed Beckerem. Tak. No więc Wojtek Becker prawdopodobnie po tej parze będzie już ostatnim szczęśliwym przegranym. No i to chyba będzie koniec jego szansy w drugą serię. Kobekobi. Słabo Japończycy spisywali się w Lahti. No słabo. Drużynowo nie weszli do drugiej serii, a indywidualnie też jakoś nas nie porwali. Może tutaj się zrehabilitują, może Lillehammer też nie i co? Kobekowi odpada, 125,5. Sensacja! To jest sensacja! To jest na pewno największa sensacja w tych wszystkich parach, które oglądaliśmy nie tylko dzisiaj, ale i w Lahti. No i proszę bardzo, no to jest wynik pary, które będziemy pamiętać do końca sezonu. Polichronidis wygrywa w parze z Kobekowim i jednak Wojtek Becker w tym momencie nie będzie ostatnim szczęśliwym przegranym. Będzie. Chyba, że Kobekowi skoczył dalej. Ale nie wydaje mi się, że to było chyba około 124 metrów. Nie, 125,5. Dane noty 3 razy 17,5. No i zasłużone, bo są szanse, że Wojtek jeszcze będzie walczył. 125,5, noty po 17,5. No i proszę bardzo, jaka sensacja. Kobekowi absolutnie nie przypomina tego zawodnika. To jest za Wojtkiem. Dobrze, to jest po 60. Kobekowi też bez szansy w serii. Becker też nieduży, no ale większy. No ale większy. A myślę, że Bykmaszer i Jarosław chyba spokojnie raczej obejdzie w drugiej serii. Znaczy tak, bo tutaj już coraz mniej będzie tych kandydatów no, tak do zepchnięcia. No tutaj teraz ta para. Chociaż jeżeli miałby Muchy Harata skoczyć jak Kobekowi, to nie mamy się o co obawiać. A tymczasem Jansen Butansu. Słaby skok w kwalifikacjach. Bardzo słaby. Dopiero 33 miejsce. Janne Ahonen trochę drży pewnie o ten skok. Ale niepotrzebnie. Niepotrzebnie, świetny skok w tansu. Dobrze, Jansen, 137,5 metra. Jest druga lokata reprezentanta Finlandii. Zadowolony z siebie jest reprezentant kraju Janne Ahonena. I proszę państwa, Butansu tylko z debilakiem przegrywa o 1,8. O metr. O metr dokładnie, tak jest. A tutaj widzimy, jak to wygląda. 1,8 punkta za każdy metr. Powyżej punktu, tak. Wysokość tej skoczyn to jest 430 metrów. Punktka jest na punkcie 123. Tyle.
Muchy Harata, no? No nie wiem. No myślę, że Muchy Harata może nie wygrać tej pary. Na pewno to jest ciekawa para. Oj, raczej tak, bo to świetnie wygląda u Japończyka i tak. No dobrze, dosyć dobrze. 134,5. Jest piąte miejsce. No to też dobre, po 19 i 18,5. No i Muchy Harata tutaj znacznie lepiej się spisuje niż w Lahti. Jest na miejscu piątym i jest w tym momencie najlepszym szczęśliwym przegranym, no ale to taki szczęśliwy przegrany, który chyba no żadnych tutaj wątpliwości co do awansu mieć nie będzie. Muchy Harata. Piąta lokata. Muchy Harata, piąta lokata. No jaki ładny wiersz, można sobie ułożyć. A więc Wojtek Becker tutaj już teraz sobie nie może pozwolić na to, żeby ktoś skoczył z tych szczęśliwych przegranych od niego lepiej. No i tak śmiechem, żartem patrząc na te pary. Becker Saminory. No, Becker Saminory. No właśnie. Jasne, Stalinsberg. Sandokan, Salokero. Okay, jeszcze jest paru kandydatów. Jest, niestety jest. No, chyba. Średnio to wygląda. No ale no, miejmy jakieś tutaj nadzieje. Bolesław Lisowski, Woldemar Smelbartis. Dwa egzotyczne kraje, jednak ten Melbartis zupełnie dobrze się spisuje. Jak tutaj poprzeczkę zawiesi Bolesław Lisowski. Dobry skok, brawo! Dobry! Brawo, Bolesław Lisowski. 122. No, proszę bardzo. Po 18 noty. No, może być z siebie zadowolony Bolesław Lisowski. Poskoczył zupełnie dobrze. Poskoczył zupełnie dobrze. Bolesław Lisowski. 18 lokata. Jack Schlu jest tylko za nim. No ale skok jest dobry. Skok jest dobry. No. Jak na Białorusina. Tak, na pewno będą gorsze skoki. Woldemar Smelbartis. No gdyby to był jakiś inny Łotysz, to byśmy powiedzieli, że tutaj pewnie Lisowski wygra parę. Czasem Melbarty skacze zupełnie dobrze. No i wygra to parę. I będzie w drugiej serii. I będą punkty dobry, z dobrym skokiem w pierwszej serii. 130,5 metra. 11 lokata reprezentanta Łotwy po 18,5 od Czecha i Amerykanina. Norwek 17,5. Pozostałe noty się nie wliczają, ale też na tym samym pułapie. I Woldemar Smelbardis jest na miejscu, wprawdzie no, dosyć odległym 11, ale będą punkty. I może się cieszyć. No i teraz para Rudolf Becker, Suilim Saminore, czyli taka para, po której Wojtek Becker może już wszelkie nadzieje na awans stracić. Miejmy nadzieję, że się mylimy, ale chyba obaj sobie zdajemy sprawę, że to jest bardzo możliwe. Chyba, że jakiegoś kursa tutaj spłata Suilim Saminore. A Rudolf Becker świetnie się odbił z progu, wysoko leci i daleki skok! Wow. 141 metrów. Pierwsza nota ponad 150 punktów za jeden skok. Ależ wypalił, no i to jest skok co najmniej myślę na pierwszą piątkę, jak nie więcej. Jeżeli Rudolf Becker tu skacze 141 metrów, to możemy zobaczyć skoki pod 145 metr w wykonaniu tych najlepszych. No, dokładnie tak może być. Rudolf Becker. Zobaczmy, no bardzo ładnie, chociaż pozycja taka wydawała się dosyć pasywna. No zobacz, trochę machało, ale wyciągnął pięknie. Jeszcze do rekordu skoczni kawałek jest. 6 metrów z tego co widziałem. Do 19,5. I Rudolf Becker, no nie jest jakaś kolosalna przewaga, no ale 3,5 punkta ma w zanadrzu reprezentant Austrii. I teraz na rozbiegu pojawi się Suilim Saminore. No, ciężkie zadanie. No raczej chyba możemy się już spodziewać tego, że Wojtek Becker... No raczej Wojtka już nie zobaczymy dalej w drugiej serii. Saminore. To nie będzie tak dobry skok, ale wysoko leci Litwin. Wysoko, daleko, piękny skok, drugi. Jak daleko! 140,5! Ale silna para, 148,5. No, spodziewałbyś się, że on tak nam wypalał ci dwaj zawodnicy? 40,5 metra, niewielka strata, tutaj niewiele przegrał z Rudolfem Beckerem. Wprawdzie Saminore jest szczęśliwym przegranym, no ale to przegrany z takim skokiem to absolutnie, to tylko z nazwy, no bo te w praktyce wiadomo, że Saminore spisał się świetnie. I będzie się liczył Suilim Saminore. Myślę, że tutaj dzisiaj właśnie takim przepustką do walki o wysokie miejsce jest skok
powyżej 140 metrów. Kto chce dzisiaj walczyć o zwycięstwo, no musi to skoczyć. I miejmy nadzieję, że w tej parze będzie zawodnik, który to skoczy. Może być to nawet Demir Ajberg, ale ważne by, żeby i Janusz skoczył tyle samo. Demir Ajberg chyba raczej nie. Nie skoczy tyle. Oby skoczył punkt K. To będzie dla niego taka granica przyzwoitości i ponad punkt K. Dobry skok. 124,5 metra, 18 rogata. No, jeżeli Janusz się nie skompromituje w tym skoku, to Ajberg nie ma szans na wejście do drugiej serii. No, ale skok mimo wszystko jest poprawny. Skok jest poprawny. Wojtek Becker już niestety jest poza stawką. No, na własne życzenie, powiedzmy sobie szczerze. Przecież tutaj nie kazał skakać tak krótko. No i Janusz wietrzy balkon. No! Janusz przygotowany. Co powiemy Januszowi? To co zwykle. Panie Januszu, wszystkiego najlepszego. No, oby to był skok po dobre miejsce. Aj, troszkę za wcześnie chyba z progu się odbił Janusz. To będzie krócej od tych liderów. Znacznie krócej. Ja niestety. Janusz wietrzy balkon, 136 metrów. Błąd przy wyjściu z progu. Znowu niskie noty. Znowu niskie noty. Za chwileczkę zobaczymy, co Janusz zrobił źle. Bo niestety, powiedzmy sobie szczerze, no, zrobił źle. Za wcześnie zaczął ten moment odbicia. Tak! Minimalnie za wcześnie, a to nawet, powiem szczerze, nie takie minimalnie, skoro teraz zauważyliśmy to. Raczej wyraźnie skoczył. Za wcześnie się odbił. Daleko Janusz to już, skoczył. To już będą straty po pierwszej serii do tych najlepszych. Chyba nie uda się powtórzyć w wyniku z Lacht. Szóste miejsce, Janusz wietrzy balkon, 137,9 i strata duża. 12,5 punkta straty. Chyba... Do Beckera, budowy. No, chyba się nie uda. Dzisiaj ja muszę walczyć o zwycięstwo. Andrzej referendalny kontra Jerome Kellner. No ale będziemy się jeszcze ekscytować, bo na pewno jeszcze jeden dobry skok zobaczymy. Andrzej referendalny. Wiemy, że potrafi skoczyć daleko. I to nie tylko na tych mniejszych skoczeniach, ale przede wszystkim w planicy, a to będzie słaby skok. Nie najlepsza forma referendalnego na początku tego sezonu, 120,5 metra. Nota 111 i no wiemy, że on tutaj liczyć się nie będzie, no chyba, że Jerome Kellner skok zepsuje. Zdarzało mu się to wielokrotnie, no ale chyba to nie jest taka forma, żeby Kellner psuł skok. Skakał świetnie w Lacht i drużynówce w konkursie indywidualnym, no i czy podtrzyma tą swoją dobrą pasę? Podtrzyma, to może być dalej od Janusza nawet, nie? No nie, krócej. 132,5 metra, 11 lokata, po 19, 18,5, ale powiem ci szczerze, że skoki... zobacz, już ruszają następni. Owip Jasne kontra Adolf Stalinsberg, więc się możemy spodziewać naprawdę dalekiego skoku jakiegoś w tej parze. Jeden i drugi jest w stanie to zrobić. Tutaj też raczej mamy to miejsce Lucky Losera dla tej pary, jedno zarezerwowane, chociaż Owip Jasne skacze krótko. No, niekoniecznie. 127. Noty też nie najlepsze po 18,5, 122,7 i Owip Jasne, no będzie w razie czego tym ostatnim szczęśliwym przegranym. I potem już po nim te pary są takie, że no, chociaż Sandokansa Lokero, jeszcze nie jest pewny na przykład. Adolf Stalinsberg! No, z tym zawodnikiem zawsze trzeba liczyć. Na pewno po tej parze będzie jakiś Austriak na prowadzenie, ale który? Ciężko powiedzieć. Powinien wykorzystać ten wiatr. Świetne warunki teraz w powietrzu. Świetnie się odbił Stalinsberg. Ale gdzieś coś stracił. Krótszy skok, 138 metrów. No nie wiem co się stało, no bo on świetnie wyszedł w powietrze. W górze był fantastycznie to wyglądało przy wyjściu z progu. Chyba najwyżej się odbił ze wszystkich. Pasywnie się chyba w drugiej fazie lotu zachował. Nie położył się tak agresywnie na narty. No tam była ta strata prędkości. Nie było z czego odlecieć, mimo tak dobrych warunków. No i szkoda troszeczkę Stalinsberg. Czyli Rudolf Becker ciągle jest na prowadzeniu. Może ciągnął co mógł. To powinno odprowadzać mu zaskoczenie, no bo ona jest takim małym mamutem, muszę ci powiedzieć. I tak człowiek mamuta jego ścisnąć. Taka skocznia o profilu mamuta. O, no. Bo Willingen to tak nie bardzo, a tutaj tak bardzo. No. Podobnie jest wpisano. No właśnie, dokładnie tak. Dokładnie tak. Jukko Sandokansa i Sawyer Lokero. Bardzo słaby skok Sandokansy w serii treningowej, kwalifikacyjnej. No i spójrzmy. Tutaj nie widzę też takiego wyraźnego faworyta. Ten sam błąd, co u Janusza popełnił Finn, tylko u niego to się jeszcze gorzej skończyło. Ale zauważ, że spadł tutaj poziom upadków
Znacznie mniej upadków niż w poprzednim sezonie oglądamy. 131 metrów piłko Sandokansa. No nie ma tego naszego etatowego specjalista z upadków z Egiptu. No wryj, no właśnie. Ileż on tam już razy leżał, ten zawodnik. I Lokeron. Sawyer Lokeron ruszył. Och, też potrafi naprawdę świetnie skoczyć, potrafi stawać na podium. Ale to miał problemy. Z problemami w powietrzu, widzimy jak ten mocny wiatr... No i wykrakaliśmy! Weź i pochwal. Sawyer Lokero, proszę bardzo. Jukko Sandokansa, więc wygrywa swoją parę. Po skoku nie do końca udanym. Co się stało z Lokero? No bo wszystko wyglądało bezpiecznie. I to nie był błąd w stylu, że za późno lądował. Coś tam z czymś innym był problem w takim razie. Za chwileczkę zobaczymy, co się stało z Sawyerem Lokero. Niestabilnie w tym locie, machlował nartami. I narty po prostu nie, czy nogi nie wytrzymały. Bo wylądował w odpowiednim momencie. Nie był to oczywiście groźny upadek, no ale był on na tyle istotny, że Sawyer Lokero w drugiej serii się nie pojawił. Szkoda. 135 metrów, dobry skok, no ale... Nie poradzisz. Co zrobisz? Adam Bykmaszer 13, Mikołaj Jarosław 15, Janusz Wietrzywalko 7 i oni wszyscy w drugiej serii powinni się znaleźć. Czy Janusz na pewno, pozostali raczej też. I teraz Hin Heng Vri kontra Georg Szpet. Czyli Koreańczyk nie powinien zagrozić Szpetowi. Zobaczmy do niego. O! Dobrze! 125 metrów. No ale to jest za mało, żeby być lucky loserem. Za mało. Żeby być lucky loserem trzeba skoczyć na 2 metry co najmniej dalej. 2,5. Trochę zabrakło Hing Heng Vriowi. On jest na miejscu 23. Na 23. I Georg Szpet. Myślę, że Georg Szpet nie będzie miał problemu z pokonaniem reprezentanta Korei Południowej. Mocne jeszcze będziemy mieć. I dobrze to wygląda. I świetnie, wysoko leci Niemiec. Troszkę tu stracił. Chyba nawet trochę za wysoko. Albo to była taka kamera. 134,5 metra. Ósma lokata. Szpeta 137,7. Za Januszem Wietrzy Balkonem o 0,2. Ale zobacz, 1,5 metra bliżej. Zresztą powinna być przewaga Janusza 2,7. A jest... Janusz jednak został słaby, no te 3,18. Kungao Kao kontra Riku Pikantalainen, no. Więc lider za chwileczkę. Pierwszy zawodnik, który skacze w stronę żółtą koszulką. Ale najpierw Chińczyk, który tutaj nie powinien jakoś się mocno postawić. Oj, upadek. Myśmy wykrakali no mało upadków. No właśnie. I od razu 2-1-9. Ale to błąd Chińczyka po prostu. No to był jeden z tych takich typowych błędów. Często widzimy takie upadki, tak zaczynające się upadki w Mediamondzie. Tak, zwłaszcza tych takich zawodników z tych krajów nie do końca narciarskich. No właśnie. No. Co on tu kombinował? Co on tu chciał zrobić? No może dobrze, że nam to zasłonili. No nic się nie stało reprezentantowi Chin, tyle tylko, że jest ostatni. 81,4. Możliwe, że będziemy mieli teraz w parze zawodnika pierwszego i ostatniego, no bo Riku Pikantalainen, no to już jest klasa sama w sobie. On wiemy, że on po pierwszej serii może nie być tak wysoko, ale w drugiej potrafi się zmobilizować jako start z miejsca 9 na pierwsze. I jak będzie teraz Riku Pikantalainen? Możemy się spodziewać podskoku pod 140 metrów albo i dalej, chociaż znowu z problemami w locie, tak jak to było w Lahti, ale fantastyczny skok! I jest pierwszy Riku Pikantalainen. Chociaż niewiele, to 1,5 punktu jest chyba tylko. 3,5 metra, no ale jednak, co klasa to klasa. Fantastyczny skok. No i teraz stawił po kątach trochę konkurentów teraz. Wiemy, że on nie lubi skakać, tak jak Janusz, nie lubi skakać jako lider po pierwszej serii. No i pewnie liczy na to, że może ktoś go wyprzedzi. Potem będzie mógł od tyłu, tak jak lubi. Piękny skok. Chociaż miał problemy przy wyjściu z progu. To już jest poważna odległość, naprawdę 143,5 metra. No przewaga 1,5 punkta, czyli jednak jest to jakiś tam kapitał, z którego można startować do drugiej serii. Paweł Sparisavljevic i Irok Denotantor Kormoran. Irok
wiemy. Przykra historia. Da, się przytrafiła mu na salpą serce, no ale to cały Irok, no. O, tutaj proszę Bośniak, bardzo! Fantastyczny skok! 126,5 jak metra, na niego Pavol Sparisavljevic. No ale słabe noty, po 16,5 i 17. No więc w drugiej serii go mimo wszystko nie będzie. No ale taką swoją chwilę przyzwoitego skoku miał. Wprawdzie, gdyby wylądował normalnie... No to trzeba by mu doliczyć te 6-7 punktów. No to może by nawet tutaj wyprzedził tego Obipa Jasna. No ale może się przestraszył odległością po prostu. Może tak być. I Irok Xenotantor Cormoran już ruszył. Oj, oj, oj. Znowu z problemami w powietrzu, ale ustabilizował to i będzie daleki lot. Trzeci, 141 metrów, a więc Irok, no, włącza się do rywalizacji. O, żywa reklama. Żywa reklama. Z profilu. Tak. A więc tak, Antalainen, Becker, szkoda, że nie nasz Becker, Cormoran, Saminorej i Debilak. Czterech zawodników, którzy przekroczyli 140 metrów. Debilak chyba nie. Debilak nie, no tak jak powiedziałem, cztery. Aha, nie wysłyszałem. Pardon. No, już nie chciałeś tutaj osobić. Boris Dartowski i Anders Hurtado Beisvang. Tutaj, no, faworyt chyba tylko jeden przed własną publicznością może być. A Bułgar? Bułgarek na razie najkrótszy skok. No, 112 metrów, chociaż są jeszcze kandydaci, którzy mogą skoczyć jeszcze krócej. No, ale na ten moment Boris Dartowski wygrywa tylko z Kung Gao Kao, który upadł. I Anders Hurtado Beisvang, no. Przed swoją publicznością pewnie na podium chciałby stanąć. Czuję na pewno jakieś tam napięcie. O, tak. Ale niepotrzebnie, to świetnie wygląda, może być daleko, no i co zrobił? No, zrobił Iroka. Gdzie? No zobaczysz. Nie. Jeszcze mógł dalej lecieć. No nie wiem. Mi się wydaje, że to już... Gdyby utrzymał tą sylwetkę, mógłby dalej jeszcze polecieć. A no Był Irok, no tamtor Cormoran w barwach Norwegii. Może to po prostu się rzucił na odległość. Raczej mu zabrało te 2-3 metry, niż dodało. W każdym razie Beisvang chyba dzisiaj nie będzie się liczył. I teraz pas netnej ziemia i Chingis Musashimaru. A kogo byś tutaj postawił? Nie mam pojęcia. Może na pana netnej ziemi. No, ale jednak chyba na Japończyka. O, no ale dosyć dobrze. Pas netnej ziemia, 121,5. No ty wprawdzie nie najlepszy, no ale Argentyńczyk zaprezentował się z takiej dosyć przyzwoitej strony. Wprawdzie nikt tutaj sobie nie ugra z tym skokiem, bo jest dopiero na miejscu. Ale jest przed Jackiem Shui, sobie to może zapisać. No. A teraz Chingis Musashimaru. Chyba jedyny Japończyk, który prezentuje tą jako taką przyzwoitą formę. Tak jest. I to najmłodszy w kadrze, chociaż teraz wydaje się, że troszeczkę spóźnił skok. No słabo. I słaby skok, słaby skok. Przez moment myślałem, że mnie przeskoczy. Chingis Musashimaru. No, to chciałem powiedzieć, że... Czemu oni tak się dopuszczają? Abdul Bin Salih Al Saud. Zjednoczone Emiraty Arabskie kontra Austria i Filipa Vogt. No i też to wam tak w miarę sensownie wygląda naprawdę! 126,5 metra! Może ze względu na warunki ich tak szybko puszczają. No może, ale świetny skok. Czy to przypadkiem nie będzie? Jest. Ajej, nie będzie to Lucky Loser. Ach, szkoda. Szkoda, no. 2 i 4, ale dobry skok Abdul Bin Salih Al Saud, czyli Filipa Vogt, no. Nie musi odbijać się, nie może odbijać się jedną nogą, no musi taką jakoś tam przyzwoitą odległość osiągnąć, tak? Dla treningu, ale musi skoczyć daleko. Szczególnie, że chce tutaj walczyć o zwycięstwo, a tutaj zepsuł skok na progu, zepsuł skok i ciągnie Vogt. No i nie no wiem. No i co?
A jednak wygrał! Ależ zdawany sprawę, metr dalej! Ależ noty dostał, fantastyczne. No notami, ale zaraz możemy pokazać takim młodym chłopakom, jak trzeba ciągnąć skok. Albo ich kopię. Oto, Filipe Vogt. Ależ spóźnił odbicie niesamowicie. Tutaj myślę, że... To była taka rozpaczliwa walka o każdy metr. Żeby z tym Abdulem wygrać. Aż on niziutko leciał, jak on to wyciągnął? Przez tyle metrów tak nisko lecieć. No to jest jednak klasa, to jest klasa, ale to już który raz Filipe Vogt tak psuje skok. No tym razem wyratował się, ale miejsce, które będzie zajmował, będzie bardzo niskie. Jest 23, tuż przed Stanem Swistera. I teraz, proszę Państwa, Kim Hono kontra Phoenix Starocer. Czy jakaś powodów może być tylko jeden? To raczej nie jest Kim Hono. W Polsce może nie. No nie, ale... W Korei Północnej prawdopodobnie wygra parę. No wygra, wygra. Nie tylko parę, pewnie cały konkurs. Prawdopodobnie. Nie tylko cały konkurs, ale i cały Puchar Media Mondo. Jeszcze mistrzem świata zostaje. Tak, na pewno. Kim Hono 42, Kun Gao Kao 43. Phoenix Tarotsen. Tarotsen świetnie go czysto spisali się w kwalifikacjach. Wszyscy w dziesiątce, wszyscy wysoko. Ale tutaj z problemami Tarotsen. No i to nie będzie rewelacyjny skok. No wyciągnął sporo z niego, ale dopiero siódma lokata, 143,7. Liczył tu na więcej chyba. Na pewno. To jest podobna nota co Anders Hufta do Basefuck. Ale w drugiej serii jeszcze Tarotsen, no ma z czego zaatakować, chociaż do Riku Pika Antalaina troszeczkę już traci. I teraz proszę Państwa, przedostatnia para, Ricardo Sedes de Nuclear kontra Juho Kutanen. No zaskakująco troszeczkę ta para wygląda. Szczególnie ta dwójka przy nazwisku Kutanena. No właśnie. Sendes de Nuclear. A w granicach 120 metrów wylądował Portugalczyk. O, 118 metrów. Myślę, że Sendes de Nuclear no, łatwą punktów zdobyć nie będzie. Jest w tym momencie na miejscu 42. No i śmiem twierdzić, że Kutanen może skoczyć dalej. Skoczy metr, dwa, dalej. No pewnie tak, ale poczekajmy. Filipe Vogt pokazał, że może zacząć skoczyć. No aż tak, żeby no i za wcześnie się odbił. Ten sam błąd co u Janusza. Ale skok jest dłuższy niż Polaka. Dobry skok i pokutany 136,5 metra. Ale dopiero 11. No jednak co innego kwalifikacje, co innego zawody. I tutaj ten młody film. No jeszcze troszeczkę musi się nauczyć, zanim będzie wygrywał konkurs. Choć potencjał jest. Jest potencjał. Antalainen pierwszy, Becker drugi, Denotantor Cormoran trzeci. I teraz ostatnia para. Myślę, że to jest bardzo wyrównany pojedynek. Na Pierre Alligator kontra Jomat. Oby ten Słazyjczyk po prostu przeżył ten skok. Odbił się, wylądował i zjechał z powoli. Czekaj, czy on przeskoczy napis? Nie. No jest. 71 metrów. Ale przynajmniej noty nie ma zerowy. Ma te 4,9 punkta. No ale na Pierre Alligator no, bardzo były mocny rywal dla Jamajczyków, którzy skakali. Oj nie. Za chwileczkę za 3 metry. Nie wiem czy Jamajczycy tutaj by nie wygrywali z nim w parze. No technicznie nie jest jeszcze najlepiej. Czy on w ogóle ma jakąś technikę? No to jest taki skok mniej więcej na poziomie takich zawodników, którzy się dają pierwszy raz na belkę i skaczą. 71 metrów, 47 lokata, Dalana Pierre Alligator. I jest ostatni. Nie jest to zaskoczenie. Jomat teraz dla porównania. Zobaczymy, kto sobie poradzi lepiej w tej parze. Jomat ruszył. Jomat by musiał skakać chyba na tej małej skoczni gdyż o skokiem. Problemy z troszeczkę na progu, ale to świetnie dobry wyciągnął skok, Jomat. Jest pierwszy! 142,5 metra. 142,5, a więc Jomat i Riku Pika Antalainen. Obaj najlepsi zawodnicy z Lahti. No właśnie. Ale trafił idealnie, idealnie. Jomat i skok jest fantastyczny. Najlepszy w kwalifikacjach, najlepszy też teraz. No i w drugiej serii będzie głównym kandydatem do tego, żeby tutaj odnieść zwycięstwo. Piękny skok. Ładnie, stylowo wylądowane wszystko. I jest pierwszy, 152,1.
A więc dwaj ci sami zawodnicy to ostatnio. 0,2 ich dzielą, no i powiedzmy sobie szczerze, no powiedzmy sobie szczerze, będzie ciekawa ryba za będzie. No, kto chyba by się wstawił na Matać, na Antalainena, czy może na Beckera, czy na Cormorana, czy na Siamino Reja, na Devilaka, a może na Mikołaja Jarosława? No tego ostatniego chyba nie. Czemu? Bardziej bym postawił jednak na lidera. To mat jednak. Na lidera klasyfikacji generalnej. No ja też. Dobra, proszę Państwa, a więc żegnamy się z Państwem i drugą serię rozpoczynamy za 10 minut. Za 10 minut widzimy się na czacie. Do usłyszenia. Żegnają się z Państwem, Państwa ulubieni komentatorzy. Za chwileczkę wracamy, Apoloniusz Kot. I za chwileczkę Marek Kruciński. Pozdrawiam.